przez dłuższy czas w ogóle nie mieliśmy informacji o nim, że go odszukać. Tam rodzice szukali tam go, ale to przez Czerwony Krzyż, także była negatywna odpowiedź. Po 72 latach dotarliśmy do dokumentów, które pokazały wojenne losy Piotra Konopki, więźnia o numerze 13093. Dokumenty otrzymaliśmy z Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej, działającego w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Dzięki nim udaliśmy się śladami Piotra Konopki. Dotarliśmy do trzech z pięciu niemieckich obozów zagłady, w których on przebywał. Przewodnią ideą tych obozów było Vernichtung durch Arbeit, czyli wyniszczenie przez pracę. Ostatni obóz, w którym przebywał Piotr Konopka, to KL Feichingen, w którym zachowały się ruiny obozowej łaźni oraz sztolnia. Schron dla SS-manów wykuty ręcznie przez więźniów obozu. Obóz zostaje wyzwolony przez II Armię Francuską w dniu 7 kwietnia 1945 roku. Więźniów otoczono opieką lekarską, a obóz spalono ze względu na niebezpieczeństwo zarazy. Piotr Konopka umiera jako wolny człowiek 7 maja 1945 roku, dzień przed niemiecką kapitulacją. Przyczyną śmierci była gruźlica płucna i ogólne osłabienie. Odnaleźliśmy jego grób na cmentarzu parafialnym w miejscowości Neuenburg. Wraz z nim w kwaterze spoczywa 20 byłych więźniów obozów śmierci. Możemy się tylko domyśleć, że miał katolicki pochówek. Garść ziemi z jego grobu przywieźliśmy do Polski. Spotykamy się dzisiaj, aby złożyć ziemię z grobu świętej pamięci Piotra Konopki do grobu jego rodziców, do wspólnej mogiły z jego siostrą i z jego szwagrem. Przychodzimy, aby uczcić doczesną wędrówkę jego, choć to jest tylko ziemia z jego grobu. Poszukiwany przez dziesięciolecia, w końcu został odnaleziony.